Kluczka nie ma u niego w domu, ale super, okradnę go z wszystkich diamentów. O ja, widzowie, patrzcie, to Payback w tym momencie ukradł mi diamenty bez mojego pozwolenia. Myślał, że tego nie widzę, ale ja to wszystko widziałem. Ale jestem bogaty, no nareszcie, hihi, idę teraz spać. O ja, widzowie, czy wy widzicie, Payback w tym momencie poszedł spać i to jest idealny moment na prankowanie. I skoro on poszedł spać, to narysujmy, widzowie, w tym momencie, w tym miejscu, widzowie, takie oto łóżko, na którym oczywiście będzie leżał Payback. Ale dorysujmy temu łóżku, widzowie, prawdziwe nogi. I widzowie, w tym momencie te łóżko powinno się ruszyć, zobaczcie, i ono rusza się, ono wychodzi, a Payback chyba śpi. Fiu, ale mi się dobrze śpi. Zobaczcie to, widzowie, te łóżko samo się rusza, takie jest, takie śmieszne, nie mogę. Ale zaraz, co się dzieje, czemu te łóżko się rusza? To jest za łóżko, czemu ono chodzi i mnie atakuje, ty głupie łóżko? A nie, przestań mnie bić. O tak, widzowie, ale to jest bardzo śmieszne, ale w tym momencie ja wiem, dorysujmy temu oczywiście łóżku jakiś mieczyk i tak, żeby ono stało. Ale na tym drzewie narysujmy coś takiego, żeby to łóżko było stojące w taki oto sposób. I dorysujmy, widzowie, taki oto mieczyk. Proszę bardzo, w tym momencie to wygląda naprawdę jak chodzące łóżko. Co to jest za łóżko? Czemu ono tak oszalało? Ono ma miecz. Czy teraz zada mi więcej obrażeń? O nie, dobra, zostaw mnie. Ała, jak ono bije mocno. O tak, widzowie, to łóżko się bije z Pipkiem, ale to jest śmieszne. Ale wiecie co, ja mam pomysł. Usuńmy Pipkowi nogi, to będzie dowalony pomysł. Dobra, w takim bądź razie szybko, póki on się bije, narysujmy tutaj taką oto czerwoną postać, czyli Pimpka. Oczywiście jego nogi. I w tym momencie narysujmy X-a na nogach i powinni zniknąć mu nogi. Czy wy to czaicie? I uwaga, zobaczmy, patrzcie, Pimpek nie ma nóg. Czemu moje nogi zniknęły? Gdzie one są? Jak próbuję chodzić, to chodzę tak wolno. O nie! To jest, widzowie, takie śmieszne. Pimpek nie ma teraz swoich nóg. W takim razie dorysujmy mu takie oto niebieskie. Uwaga, tutaj jest jego ciało i dorysujmy mu, widzowie, takie oto niebieskie nogi. I uwaga, zobaczmy, co się stało. Pimpek ma dwie niebieskie nogi. Co jest? Dlaczego ja tak dziwnie chodzę? Czuję się jak delfin. O tak, widzowie, to jest takie śmieszne. Ja nie mogę, ale teraz może zdejmijmy koszulkę Pimpkowi. O tak, zobaczmy, co Pimpek ma oczywiście pod nią. Jaki kolor skóry. Więc uwaga, narysujmy tutaj Pimpka. Teraz w tym momencie, widzowie, narysujmy oczywiście przekreśloną klatkę. I mam nadzieję, że teraz naprawdę Pimpek nie będzie mieć swojej koszulki. I uwaga, zobaczmy to. I Pimpek jest tam bez oczywiście swojej koszulki. O nie, co mi się stało? Straciłem moją skórę. Nie mogę tak wyglądać. A na szczęście założę sobie zbroję. O ja, Pimpek założył w tym momencie zbroję. Chwileczkę, ale jak to? Ja chciałem zobaczyć, jak on wygląda. Tu się dzieją mega dziwne rzeczy. Uciekam do swojego domku. Nie chcę już być tu ani sekundy dłużej. O ja, Pimpek jest w swoim domku. W takim bądź razie, widzowie, usuńmy go. Narysujmy sobie w tym momencie taki oto czerwony domek, ale przekreślmy go, widzowie, w taki oto sposób. W tym momencie on zniknął, czy wy to widzicie? Co się stało? Dlaczego mojego domka już nie ma? Kto go zniszczy? Uciekam do lasu, mam tego dosyć, tu mnie nikt nie znajdzie. O ja, widzowie, Pimpek uciekł do lasu, dobra, szybko, sani! I widzowie, Pimpek chyba jest gdzieś w tym lesie, więc ja mam epicki pomysł, widzowie, usunę te wszystkie drzewa. Dlatego w tym oto miejscu, widzowie, narysuję sobie trzon drzewa i liście, ale zrobię takiego wielkiego X-a, żeby oczywiście ten las się usunął i uwaga... Nie ma tego lasu, ono się usunęło i tam jest Pimpek, widzę cię. Pimpek, cześć. Luczek, co tu się dzieje? To jest jakieś niesamowite. Dlaczego wszystko znika i robią się jakieś mega dziwne rzeczy? Wiesz co, nie wiem dlaczego, ale to jest strasznie powalone, wierzę ci. Luczek, ja nie wiem, co mam robić. Wiesz co, chyba idę budować nowy domek. Nie wiem, muszę stąd uciekać. O ja, widzowie, Pimpek w tym momencie ucieka budować nowy domek. Dobra, chodźmy za nim szybko i zobaczymy, co on robi. I dalej go poprankujemy. Dlatego podejdźmy do tego domku i zobaczmy, co robi mój przyjaciel. On, widzowie, buduje domek i mam pomysł, jak go strollować. Wybudował on ten domek koło pustyni. A jak wiecie, na pustyni jest bardzo gorąco. Dlatego w tym momencie narysujmy jego domek i narysujmy tutaj takie wielkie słońce, żeby ono grzało i całe roztopiło jego domek. Proszę bardzo. I uwaga, czy jest to słońce? Zobaczcie, jak teraz blisko jest słońce. Uff, ale gorąco. Czemu to tak ciepło się zrobiło? O nie, zaraz nie wytrzymam. Ale się źle czuję. Co się ze mną stało? Widzowie, czy wy widzicie? Pimpek się roztopił z ciepła.
światła. Czekajcie, podejdźmy do niego i się zapytajmy, co on odwala. Pimpek, halo? O, Luczek, nie masz pojęcia, jak mi ciepło. Cały się topię. Chodź szybko, schowaj się tutaj pod domek. Nie możesz się, Pimpek, tak stopić. Stój tutaj pod tym dachem i nie wiem, nie wychodź na słońce, bo jest bardzo mocne. Widzowie, Pimpek tam stoi i naprawdę cały się roztapia. Musimy narysować mu teraz lody, no nie bądźmy tacy źli. Dlatego narysujmy takie oto stoisko. Okej, świetnie, i napiszmy tutaj, widzowie, lody. Okej, mam nadzieję, że to się, widzowie, pojawi. I patrzcie, to, widzowie, pojawiły się lody. Pimpek, jedz te lody szybciutko. Widzisz, to pomoże ci to na taki upał. O, lody, pechoty. Dzięki, Luczek, jak ty to postawiłeś? Okej, widzowie, Pimpkowi już jest lepiej. A my szybko ucieknijmy, ale musimy go sprankować jeszcze bardziej. Dlatego w tym momencie rysuję tutaj deski. Narysujmy taką oto strzałkę. I tutaj narysujmy, widzowie, TNT. I uwaga, świetnie, patrzcie to. Tutaj są te deski tego domku i TNT. Mam nadzieję, że te TNT się wczyta. What, widzowie, czy wy to widzicie? Wszystko zamieniło się na TNT. To jest prześwietne. Nie, co się stało z moim domkiem? Czemu on jest cały w TNT? O nie, widzowie, Pimpkowi chyba jest przykro w tym momencie. Dlatego narysujmy mu szybciutko nowy domek. Ale nie taki zwykły. Ponieważ ten domek, widzowie, będzie okrągły. Tak jest, czy wy to widzicie? Buduję tutaj okrągły domek. I uwaga, patrzcie to, narysowałem okrągłe bloki. I tutaj są drzwi do domku. I patrzcie, widzowie, tam się pojawił ten domek. What, jak on wygląda? To jest idealnie, patrzcie, to jest z okrągłych bloków. Tego nie ma, widzowie, w normalnym Minecrafcie. Zobaczmy, co jest w środku. What, jak to wygląda? To jest okrągłe. I wszystko czerwone w kolorze Pimpka. To jest idealne. Pimpek, mam dla ciebie nowy dom, chodź za mną. Jak to nowy dom? Ten już jest zepsuty. O co ci chodzi? Ale zobacz ten dom. Zaraz, to nie jest normalny dom. Czemu on tak dziwnie wygląda? Bo on jest okrągły, chodź do środka. Podoba ci się? Wow, ale on jest fajny. Ma tutaj czerwone rzeczy. Ale te ściany są najdziwniejsze. Dzięki, Luczek. Dobra, piesku, pilnuj mojego domku. Ja muszę gdzieś pójść. Widzowie, Pimpek ma swojego pieska. Witam cię, Subusiu. Patrzcie, to jest piesek Pimpka, ma czerwoną obrożę. A co gdyby go połączyć na przykład z Endermanem? Dobra, w takim razie zacznijmy rysować. Narysujmy tutaj nogi Endermana i oczywiście jego ciało i ręce. A teraz narysujmy główkę pieska Pimpka. Okej, widzowie, to wygląda naprawdę jak połączony pies z Endermanem. I uwaga, co się stało? What? Patrzcie na jego psa, Subusia. Widzowie, on się połączył z Endermanem. Tylko, czy ten Subus jest, widzowie, tak mądry jak Enderman? Bo ja nie mam pojęcia. Czekajcie, ten prankowanie jest naprawdę dziwne. Halo, psie? Co on robi, widzowie? On się gdzieś typa. On chodzi jak jakiś NPC, widzowie. Co ten pies robi? Czy on będzie bił mojego przyjaciela Pimpka? Nie wiem. Na. Co tu się stało z moim pieskiem? Czemu ty wyglądasz jak Enderman? Co tobie się stało? Patrzcie, widzowie, on normalnie już się przestraszył tego psa. Co się tutaj odwala? Co się, Pimpek, stało z swoim psem? Luczek, nie mam pojęcia, czemu mój piesek Subuś wygląda jak Enderman, ale ma głowę psa. On cię atakuje, co się dzieje? On cię nie lubi jako właściciela. Zostaw mnie, ty piesku. Łap tutaj kości. Co? Ty go chyba nie traktowałeś zbyt dobrze. Szybko, muszę uciekać do kopalni. Pimpek uciekł do kopalni. Muszę się skryć, ale może znajdę jakieś diamenty. Widzowie, patrzcie, mój przyjaciel schodzi tutaj na dół do kopalni, bo chce znaleźć diamenty. Dlatego mam idealny pomysł. A mianowicie tutaj na dole, widzowie, narysuję szybko jakąś straszną rzecz. Na przykład dam cały czarny ekran i taką uśmiechniętą buźkę i takie, widzowie, czerwone oczy. Czy wy to widzicie? To jest straszne. Przecież mój przyjaciel się przestraszy. Ja mam teraz jasno, ale jeżeli on nie będzie mieć żadnych, widzowie, pochodni, to będzie miał tak ciemno. What is this? Dobra, ale musimy narysować jakieś diamenty tutaj przed tym, tak żeby go zwabić. Dlatego tutaj jest ten straszny obraz i narysujmy przed tym taką rudę diamentów i narysujmy jeszcze, widzowie, takie może malutkie diamenciki wszędzie po boku. Chyba powinno to starczyć. Dobra, i uwaga, zobaczmy. What? Widzicie? To tutaj jest ruda diamentu, a po boku są takie malutkie diamenciki. Ej, nie wierzę, przecież mój przyjaciel, jeżeli się nie przestraszy i nie ucieknie od razu, to będzie mógł je wykopać. Czekajcie, patrzcie, jakie malutkie diamenciki. Jest ich pełno, dobra, okej, okay, tu wygląda naprawdę super. Dobra, idę dalej, tu na pewno będą diamenty. O nie, widzowie, Pimpek idzie, chowamy się. Tutaj na pewno będą diamenty. Wow, ile tutaj jest diaksów. Ale, o, chwila. Co to jest za czarna postać? Patrzcie, widzowie, jak to wygląda, jak Pimpek to widzi. To jest na serio straszne. Nie chcę żadnych już diamentów.
fundamentów. Zostaw mnie, o nie, muszę schodzić na dół jak najdalej od niej. Dobra, widzowie, Pipek tam na dole ucieka, okej. Musimy go sprankować jeszcze bardziej. Dlatego, widzowie, narysujmy tutaj taką oto rudę diamentu, widzowie. Ale z takimi nogami, jak widzicie, taka żyjąca ruda diamentu. I dodajmy tutaj może takie pistolety, widzowie, temu diamentowi. Ej, nie, ruda diamentu żyjąca? Tego jeszcze nie było. Czekajcie, zobaczcie, jak to wygląda. One, dobra, powinny się zrespić gdzieś tam na dole. Dobra, widzowie, patrzcie, tutaj jest Pipek. O tak, muszę znaleźć jakieś diamenty, bo tam nie wykopałem żadnego. Dobra, on tutaj szuka diamentów, tylko gdzie są te nasze diamenty? Patrzcie, tutaj są! I patrzcie to, widzowie, tutaj są naprawdę jakieś żyjące, widzowie, diamenty. Czy one pilnują w tym momencie diamentów? Halo, Pipek, nie wiem, czy da radę. Dobra, czekaj, cześć, cześć. Co jest, widzowie, ten diament strzela. One naprawdę pilnują diamentów. Pipek będzie przestraszony. Ej, czekaj chwilę, czekaj, napiszę mu tabliczkę. Mój przyjaciel chce ukraść diamenty. Zabij go, niech on to przeczyta, ten diament. Co to jest? On skacze. Ej, nie wierzę, widzowie, co tu się odwala w tym momencie. Dobra, szybko chowamy się. Wow, diamenty znalazłem. Ale złoże tylko. Czemu to są takie dziwne diamenty ze strzelbami? No nie wiem, trudno. Dobra, wykopmy sobie może parę. Ej, co? Patrzcie, ten diament go bije, widzowie, mojego przyjaciela. Czy on się przestraszy? Bo ten diament pilnuje i nagle wraca na swoje miejsce. Wow, 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 wydaje się bardzo agresywny. Może mu się to nie podoba, ale wykopmy jeszcze jednego. Może jeszcze... Co? Oni się nawalają! Nie, przestań! Zostaw mnie, ten diamencie szalony! Nie, nie, nie! Co się odwala? Co się, widzowie, odwala? Nie wierzę! Ha, widzowie, ten prank był mega! Chodźmy zobaczyć, co robi w ogóle teraz Pimpek! Dobra, widzowie, patrzcie, Pimpek tam siedzi załamany, bo w kopalni nie udało mu się zdobyć diamentów! Los mnie nie kocha! Nie dość, że te diamenty, to jeszcze mój piesek się zamienił! O nie, widzowie, Pimpkowi jest bardzo przykro! Musimy w jakiś sposób mu to wynagrodzić! Dlatego w tym momencie, widzowie, narysujmy sobie tutaj chmury. Okej, to wygląda jak chmury. I narysujmy, widzowie, deszcz kości. Czy wy to widzicie? To wygląda jak kość, widzowie. Mam nadzieję, że tak. I narysujmy tutaj na dole oczywiście Pipka szczęśliwego. Dobra, patrzcie, jak to wygląda. To jest Pimpek i oczywiście deszcz kości. What? Widzowie, widzicie? To pada. Naprawdę kości padają. Co jest? Ile kości? O matko, czy to jest sen? Nie wierzę w to. Pimpek pada kościami. Ty to widzisz? Nie mogę. Co się dzieje? Jak to jest możliwe? Nie wiem, ale jesteś szczęśliwy. Ciągle pada. Tak, bardzo jestem szczęśliwy. O matko, ile tu jest kości. Deszcz kości jest naprawdę superowy. Ale jakby teraz zaczęło padać autami, no to byłbym najszczęśliwszym pieskiem na świecie. Bo nie mam żadnego autka. Auto? No, Pimpek, powiem ci, że masz naprawdę mocne marzenia. No nic, ja sobie idę. Słyszeliście to, widzowie? Pimpek chce jakieś auto. W takim razie narysujmy mu może Ferrari. Tak więc narysujmy tutaj oczywiście koło i tutaj zarys auta. Tutaj szybę, widzowie, i zobaczcie, jak to wygląda. To zaczyna wyglądać jak auto. Nie no, widzowie, szczerze, to wygląda jak najlepsza fura na świecie. Na pewno musi mu teraz dać auto, widzowie, jakieś Ferrari. No patrzcie, co ja narysowałem. O, ale auto, skąd ono się tu wzięło? Co to za fura, Pimpek? To jest twoja? What is this? Nie wiem, skąd to się stało, ale moje prośby zostały wysłuchane. Tak, dobra, muszę w nią wsiąść. Ja też tutaj wejdę, pozwól mi. I wow, ale masz teraz furę, Pimpek. Jesteś zadowolony? Jakie auto? No jasne, że tak. I dawaj, lecimy wszystko po drodze. Nie, nie, my się rozbijemy. Nie no, widzowie, Pimpek ma za dobrze z nami. Musimy go teraz tak przestraszyć, żeby wyszedł z gry. Zróbmy na razie coś prostego. A mianowicie narysujmy jego postać tutaj. Ale tutaj na górze nie narysujemy główki, tylko, widzowie, kupę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ojo! I narysujmy tutaj dwie pary oczu i na przykład taką buźkę. Jak to wygląda? Czekajcie, czy to działa? Dobra, zobaczmy Pimpka. I patrzcie to, widzowie, zamienił się w kupę. Co to jest, widzowie, za prank? Zobaczcie to, co ma na głowie. On chyba tego nawet nie widzi. I stawiamy teraz zagrody, ale co tak śmierdzi? O, fu! Ja nie wierzę! Ej, Pimpek, co ty masz na głowie? Co to jest? Co mam na głowie? No głowę, zaraz, co? No, czemu ja mam kupę? To jest takie śmieszne, co to jest? Ciekawe, jak ty widzisz świat przez te twoje gały, co to ma być? Czemu wszystko tak śmierdzi i jest na brązowo? O, chyba, muszę chyba iść do toalety, szybko! Dobra, widzowie, Pimpek poszedł do toalety, bo się źle poczuł, ale tutaj widzę, że robi jakąś zagrodę. Może narysujmy mu tam jakieś świnki w środku, ale będą to takie inne świnki. Narysujmy coś takiego. Tutaj będzie nos, tutaj ubranie. Uwaga, czy wam to coś, widzowie, przypomina? Bo to jest, widzowie,
świnka Peppa, czy wy to widzicie? To wygląda naprawdę idealnie. Czekajcie, zobaczymy, czy ta świnka Peppa się zrespi taka straszna. I uwaga, widzowie, patrzcie, jest, są świnki. Ja nie wierzę, to jest naprawdę świnka Peppa. Halo, świnki Peppy, ej. One nawet chrumczą, co to ma być, widzowie? Elo, elo. Co tu się dzieje? Co to za chrumkanie? No nic, Pipek, nieważne. Czemu te świnki tak dziwnie wyglądają? Luczek, co ty zrobiłeś z tą zagrodą? To nie są normalne świnki. Nie no, Pipek, ty z tą kupą nie wyglądasz zbyt poważnie. Ale serio, to nie byłem ja. Tutaj na tym świecie chyba straszy. Masz rację, Luczek. Na tym świecie dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Ja się idę schować. Ty też musisz. Dobra, dobra, to co? Idź się schowaj, ja też idę się schować, okej, Pipek? Na razie. Na razie, na razie. Dobra, widzowie, Pipek zaczyna się powoli bać, ale jeszcze nie wyszedł z serwera, więc widzowie, jeszcze dużo pracy przed nami. I mam pomysł. A mianowicie, zobaczmy, co robi Pipek w jego domku. A, ale jest strasznie. Ja się bardzo, bardzo boję. Proszę, już nie chcę żadnych strasznych rzeczy. Widzowie, Pipek bardzo się boi, ale mam pomysł na kolejnego trolla. Stańmy sobie za jego domkiem i narysujmy coś śmiesznego. A mianowicie, widzowie, Pipka do góry nogami. Tutaj są oczywiście jego uszy i oczywiście jego nogi. Czy wy to widzicie? Jak to, widzowie, wygląda? Patrzcie, z tej strony to wygląda, jakby stał, ale tak naprawdę on lata, widzowie, widzicie to? Nie, moja głowa, co się dzieje? Widzowie, chyba to zadziałało. Czekajcie, chodźcie zobaczyć do Pipka, co się tutaj odwala. Halo, Pipek, co się dzieje? Czemu ty jesteś na głowie? Pomóż mi, Luczek, błagam cię. Chodzę do góry nogami i nie potrafię przestać. Musisz mi jakoś pomóc. Jak to działa? Czekaj, chodź za mną. Niemożliwe, że ty chodzisz do góry nogami. To jest straszne, Pipek. Ja nie wierzę. To jak duchy jakieś, ja nie wiem. No widzisz to, co się dzieje na tym świecie? Ja już kompletnie nie wiem. Ale ty widzisz wszystko do góry nogami? Jak ty śmiesznie chodzisz? Nie mogę. Dobra, nie śmiej się ze mnie, tylko mi pomóż. A, moje nogi, moja głowa, wszystko mnie boli. Totalnie nie wiem, jak ci pomóc, Pipek. To jest trochę straszne, no faktycznie. Nie możemy się z tego śmiać. To jest zbyt poważna rzecz. Musimy to rozwiązać, co? Obróć mnie albo coś, nie wiem, pomóż mi. Bo zaraz się wkurzę i wyjdę z tego świata. Już mi się nie chce na nim w ogóle grać. No kurde, nie wiem, jak ci pomóc. Dobra, Pipek, może mi się uda w jakiś inny sposób. Wracaj na chatę, bo głowę sobie zarysujesz, co nie? Wracaj do domu, co to jest? Dobra, widzowie, Pipek naprawdę już zaczyna się trochę bać. Ale musimy zrobić coś mocniejszego. W takim razie narysujmy znowu Pipka. Ale tym razem, widzowie, narysujmy mu tylko jego twarz. Bez oczu, widzowie. Jestem ciekawy, czy Pipkowi usuną się oczy. Tak jest, on nie będzie nic widział. To jest, widzowie, naprawdę mocne. Zostawcie łapkę w górę i suba. Nic nie widzę, pomocy, pomocy, co się dzieje? Widzowie, chyba Pipkowi usunęło oczy. Nie wierzę, czekajcie, musimy szybko to zobaczyć. Pipek, co ty robisz? Gdzie ty biegasz? Co się dzieje? Pomocy, nic nie widzę. Pomóż mi, co? Ej, ty nie masz oczu, co się odwala? Ty na serio nic nie widzisz? No serio, nic nie widzę. Nie wiem, co jest, gdzie. Pomocy, pomocy. Co ty odwalasz, Pipek? Nie, no nie wierzę. Ty naprawdę nic nie widzisz? Co ty masz ciemno przed oczami teraz na monitorze? Ej, jestem mega głodny. Mogę to zjeść na przykład? Ty nawet mnie nie rzucasz. Ty chcesz zjeść dirta? Wykopałeś dirta, Pipek. Co ty odwalasz takiego? Nawet się na mnie nie patrzysz. Jak to? To jest niemożliwe. Słuchaj mnie, no. A ty chodź tu. Ej, co jest? Czemu ty mnie bijesz? To nie ja. To jakieś tutaj stworzenia. Czekaj, Pipek, czekaj. Nie, no ja nie wierzę, że ty nie widzisz mnie. Dobra, słuchaj. Stawię przed tobą jakiś blok. I uwaga, powiedz mi, co widzisz? Myślę, że postawiłeś przede mną TNT. Przecież ty nawet nie patrzysz na ten blok. Dobra, nie, słuchaj. A teraz co stawiłem przed tobą? Co? Powiedz mi. Powiedzmy, że kawałek drewna. Nie, to nie jest drewno. Nie, no widzowie, Pipek naprawdę nie widzi, co się dzieje. Pipek, no nie wiem. Nie, no ja nie mogę, nie wytrzymam. Zaraz się popłaczę, ja serio nic nie widzę. Czy ja tak będę do końca życia nic nie widzieć? Wracaj szybko do domu, czekaj. Ja ci powiem, gdzie. Chodź tutaj. Słyszysz chociaż, gdzie kładę? Chodź. No mniej więcej tak, 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 słyszę. I stój, stój i do tyłu teraz. Obróć się i idź do domku. Gdzie do domu? Tutaj? Nie. O, tu? Czekaj, czekaj. O, tak, idealnie, idealnie. Dobra, i idź tam, no. O. Dobra, dobra. Nie. Bądź tam, Pipek. Dobra, widzowie, jest naprawdę grubo w tym momencie, ale możemy zrobić jeszcze coś mocniejszego. Dobra, widzowie, ale skoro mamy przestraszyć Pipka, to mam pomysł. Pipek aktualnie nic nie widzi i nawet mnie, jak stoję przed nim, widzowie, więc to jest idealny moment, żeby zrobić inwazję zombie. I uwaga, tutaj narysujemy jego okrągły domek, a obok tego narysujemy bardzo dużo, widzowie, zombiaków. I patrzcie, jak to wygląda, pełno zombiaków i oczywiście narysowałem noc z księżycem, żeby była noc. Dobra, i uwaga, patrzcie, jaka jest noc, nawet jest księżyc i pełno, widzowie, zombiaków. One chcą wejść do domu Pipka. Ile ich jest? Czekajcie, gdzie jest Pipek? On tutaj gdzieś powinien być. O nie, czemu słyszę tyle zombie na zewnątrz? Boję się. Luczek, jesteś tutaj?
tutaj gdzieś, zaraz te zombie mnie zjedzą. Patrzcie widzowie, Pimpek się boi i nie ma oczu, nic nie widzi. Czekajcie, nie no, powiemy mu, że jest bardzo dużo zombiaków. Pimpek, jeżeli mnie słyszysz, jest bardzo dużo zombiaków. Nic nie widzisz, wiem o tym, ale musisz na siebie uważać. No, dobra, jasne, to ja będę stać w miejscu, okej? Nic mi nie zrobią, nie? Dobra widzowie, Pimpek zaczyna się bać, ale wyciągnijmy go do tych zombiaków. Gdzieś tutaj na środek. Dlatego tutaj szybko na drzewie narysujmy kolejną rzecz, a mianowicie widzowie, taką widzowie klatkę, w której będzie mój przyjaciel uwięziony tutaj. Narysujmy tutaj w środku mojego przyjaciela. Okej, i narysujmy mu oczy, żeby już oczywiście wszystko widział. I oczywiście z boku pełno zombiaków, żeby one oczywiście go jadły tak powoli. Okej, zobaczcie jak to wygląda, taka klatka oczywiście z Pimpkiem na środku. O nie, jaka tu jest ogromna horda zombie. Jak ja mam stąd wyjść? Pomocy! Patrzcie widzowie, udało się. Przestraszyliśmy Pimpka, patrzcie, to on teraz jest widzowie uwięziony, ma oczy już. I patrzcie ile jest tutaj zombiaków, on się sobie z nimi nie poradzi. A masz zombiaku, rozwalę was, ale ich jest za dużo, pomocy! Pimpek potrzebuje pomocy, no to nie bądźmy tacy, dorysujmy mu widzowie jakąś broń i uzbrojenie. Narysujmy Pimpka, okej, świetnie, oczywiście jego oczy, ale dorysujmy mu na przykład diamentową klatę, nogawice, buty diamentowe, oczywiście hełm i niech będzie miał widzowie jakiś pistolet, tak jest, dwa nawet. I świetnie, mam nadzieję, że to pomoże mojemu przyjacielowi. I co zombiaki, teraz nie jesteście mi straszne, a macie, niszczę was i się was już nie boję, chodźcie tutaj, kto pierwszy? Co jest? Łot, widzicie widzowie, Pimpek teraz walczy z tymi zombiakami i w nich strzela. Dobra widzowie, to jest naprawdę istny horror, masakra. To było strasznie proste, ale bardzo dziwne. Nagle dostałem broń i mogłem zabić zombiaki. Ciekawe od kogo. Dobra widzowie, Pimpek się przestał trochę bać. Ale teraz widzowie, zróbmy ekstremalne pranki. A mianowicie widzowie, narysujmy coś strasznego. W tym miejscu zróbmy coś takiego czarnego. I widzowie, będzie to grób, w którym będzie leżał Pimpek tutaj na dole. Patrzcie jak to wygląda widzowie. Okej, wydaje mi się, że coś takiego jest naprawdę straszne. Czekajcie. O nie, pomocy, pomocy! Czy wy to słyszeliście? Czy gdzieś tutaj się pojawił grób? O, widzę, widzowie, tutaj chyba leży Pimpek. Wejdę sobie na spektatora i zobaczcie, tutaj jest naprawdę grób, w którym leży Pimpek. Ja nie wierzę, patrzcie to. Halo, pomocy, niech mnie ktoś wypuści. Może ktoś tu przyjść? Nie mogę się ruszać i chyba jestem w jakiejś trumnie. Patrzcie, widzowie, Pimpek się tak strasznie boi. Ale niech sobie chwilę tam poleży, a my za ten czas zróbmy coś w jego domku. A mianowicie wejdźmy i narysujmy tutaj bardzo ważną rzecz. A mianowicie, widzowie, to jest jakby podłoga Pimpka domu i narysujmy tutaj wszędzie takie oto kolce. Czy wy to widzicie? Czy to wygląda jak kolec? I uwaga, widzowie, what? Patrzcie, co się zrobiło tutaj na dole. Jakie drewniane kolce. Dobra, to na pewno musi boleć. Ja teraz chodzę sobie na creative, ale jak mój przyjaciel tutaj wejdzie, to na pewno się skaleczy. Nie, no nie, dobra, widzowie, to jest akurat zbyt mocne, wydaje mi się. Patrzcie, jak to wygląda. Domek oczywiście z pułapką gotowy. Ale mam pomysł, może dorysujmy tam Pimpkowi w tym grobie na przykład jakiegoś pająka wielkiego. Dlatego teraz zbudujmy sobie tutaj takiego oto wielkiego pająka, który będzie miał bardzo dużo nóg i oczywiście będzie taki wielki. Zobaczcie jak to wygląda, co to jest. Dobra, ten pająk wygląda naprawdę mocno. To jest na serio straszne. Nie, 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 co to jest za pająk? Pomocy! Dobra widzowie, czekajcie, chyba jest jakiś pająk. Dobra, chyba sobie podejdę do grobu Pimpka i będę udawał, że płaczę nad nim, że tak naprawdę Pimpek nie żyje. Patrzcie, tam jest taki wielki pająk. To jest grane, zobaczcie jak to wygląda. Pimpek leża, ten pająk na niego się czai. Luczek, to ty? Słyszałem, że płaczesz. Proszę, pomóż mi. Jestem w jakimś grobie. Nie, nie możemy dać się zdradzić, czekajcie. Zróbmy po prostu tak. Ale płaczę, Pimpek nie żyje. Ale mi jest przykro. Nie płacz, Luczek, ja żyję. Tutaj, jestem na dole jeszcze. Patrzcie, widzowie, Pimpek myśli, że ja na serio myślę, że on nie żyje. Ale ja o tym wiem. Czekajcie, tu jest zejście na dół drabiną. Dobra, zejdźmy tutaj na dół i zobaczymy, czy Pimpek się ucieszy. Tak, Luczek, błagam cię. Teraz rozwal tego pająka. Chodź tu i go zabij szybciutko. O ja, widzowie, zobaczcie, jaki ten pająk jest wielki. I on jest naprawdę blisko Pimpka. Dobra, będę udawał, że Pimpek na serio nie żyje i że płacze nad nim. Pimpek, byłeś taki świetny. Trzymaj kości na ofiarę. Byłeś taki świetny. Luczek, w tej chwili musisz mi pomóc. Przecież ja żyję. Musisz zabić tego pająka, bo się to dla mnie źle skończy. Dobra, widzowie, wiecie co? Ogarnąłem, że on żyje, więc widzowie, czekajcie. Pimpek, ty żyjesz? Tak, tak, słyszę cię. Dobra, rozwalę
rozwalam tego pająka. Dzięki, dzięki, Luczek, uratowałeś mi życie, a teraz pomóż mi wstać. Dobra, proszę bardzo, Pimpek. O, ty naprawdę żyjesz? Co się tutaj wydarzyło? No, żyłem cały czas, a ty mnie nie słyszałeś? Co to miało być? Ale się bym na ciebie wkurzył. Ten serwer jest taki straszny. Ja już nie chcę na nim grać. Idę do domku, mam to gdzieś. Dobra, widzowie, patrzcie, Pimpek idzie do domku, ale on nie wie, że pod tym są wielkie kolce i on zginie. Uwaga, wchodzi. Nie wierzę w to. No nie, to będą jaja jak nic, widzowie. I patrzcie, wpadł do tego! Dedno, nie wierzę, widzowie, co to było? Nie dość, że byłem w trumnie, to cały domek jest pokryty kolcami. Dobra, widzowie, jest naprawdę blisko, żeby Pimpek wyszedł z gry. I trzeba zrobić ostatecznego pranka. Dobra, widzowie, tak więc narysujmy w tym momencie bardzo malutkiego Pimpka. Jak tutaj widzicie, on będzie teraz taki bobasem. Okej, świetnie, mam nadzieję, że tak się stanie. Czekajcie, zobaczmy. O nie, co jest? Czemu jestem taki malutki? Patrzcie to, widzowie, Pimpek teraz jest naprawdę taki bobasem. On ma, nie wiem, jedną kratkę wysokości, pół. A my, widzowie, zmieńmy się w ostateczną wersję jakiegoś złego Skibidi Toileta. Tak jest, bo wszyscy boją się Skibidi Toileta. Tak więc tutaj z boku narysujmy obraz, gdzie ja będę na takiej wielkiej toalecie. Okej, to wygląda naprawdę strasznie. Malutki Pimpek i wielka toaleta. Okej, widzowie, zobaczcie, jak ja wyglądam. Stoję za tym drzewem i jestem takim ogromnym Skibidi Dabudu Deep Deep. I w tym momencie, widzowie, podejdźmy sobie do Pimpka jako taki wielki Skibidi Toilet. Ha, 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 Pimpku, zjem cię. Czemu ty jesteś pięciogłowym Skibidi Toiletem? Zostaw mnie! A, muszę uciekać, ale jestem taki wolny. Jesteś taki malutki, chodź, zamknę cię w toaletach. Skibidi Toilet, musisz zostać Skibidi Toiletem. Nie, proszę, nie chcę być Skibidi Toiletem. Zostaw mnie! Go jest już za dużo. Wychodzę z tego przeklętego serwera. Widzowie, Pimpek wyszedł z gry. Nasz plan się powiódł, widzowie, sprankowaliśmy Pimpka. Ale i tak następnego dnia będę go prankował. No i zobaczcie, jak teraz nam się uda. I w tamtym domku mieszka mój przyjaciel Pimpek, którego będziemy prankować. Zobaczmy sobie może, co on takiego robi. On w tym momencie śpi. W takim razie mam pomysł, jak go obudzić. Ponieważ, widzowie, narysujmy sobie Pimpka, który leży sobie na takim łóżku, a nad nim narysujmy, widzowie, TNT. To będzie naprawdę mocne. I zróbmy tutaj taki napis TNT. Ty, widzowie, stawmy to i zobaczmy, czy coś się tutaj stanie. Tak jest, wybucha TNT, uwaga, patrzcie to. Nie! Bum! Ała, co się stało? Cześć, Pimpek, co tam u ciebie? Ej, tutaj mi TNT wybuchło nad głową. Coś, co to miało być? No nie wiem, Pimpek, tutaj normalnie spałeś, może gdzieś TNT miałeś? Niemożliwe, ja każdy TNT trzymam w skrzynce. Musisz to odbudować i uważaj, Pimpek. Sprawdź, czy na pewno nie masz tutaj nigdzie TNT. No nie mogę. Dobra, widzowie, nasz prank się udał. Zniszczmy szybko to, widzowie, i sprankujmy naszego przyjaciela inną jakąś rzeczą. Ale jestem głodny, burczy mi w brzuchu. Odbudowałem cały dom, ale mam tylko jedną surową rybkę. O nie, nasz przyjaciel Pimpek jest głodny i ma tylko jedną surową rybkę. Dlatego pomóżmy mu. Narysujmy mu coś takiego, następnie tak. Pokolorujmy to i narysujmy takie oto kropeczki. Dajcie znać, czy wy wiecie, co to jest. I napiszmy tutaj razy 100, żeby miał tego dużo, widzowie. Uwaga, narysujmy to i patrzcie to. Tak więc chodźmy do Pimpka, widzowie. Uwaga, Pimpek, chodź tutaj na dwór na chwilę. Cześć, Luczek, cześć, ale jestem głodny. Masz coś do jedzenia? No nie mam, ale jak bardzo jesteś głodny? W skali od 1 do 10, 1000. Mam tylko jedną surową rybę. Poczekaj sekundę, ponieważ za chwilę coś się tutaj chyba wydarzy. Wow, widzisz to? Co tu się... Zaraz! Co to się stało? Czas? Skąd to jest tyle ciast? Wow, dobra, możesz zajadać, już nie jesteś głodny, jedz to! A teraz zróbmy coś strasznego, ponieważ tutaj Pimpek coś robi sobie przy kowadle, a z tej strony ma swojego słodkiego kotka Subuś. Swoją drogą też zostawcie subskrypcję i lajka. Narysujmy, widzowie, tego Subusia z czerwonymi oczami, żeby on oszalał, widzowie. Zacznijmy może od jego twarzy. Okej, wydaje mi się, że to wygląda dosyć dobrze. I narysujmy jeszcze jego szybciutko ciałko. Nogi. Patrzcie, widzowie, to wygląda zupełnie jak kot. Ale zmieńmy jego oczy na czerwone, żeby tutaj jego kotek był oczywiście zły. I dorysujmy mu takie oto tutaj brwi. I proszę bardzo, ciekawe, czy coś się stanie z Subusiem. Sprawdźmy, widzowie, Subusia. Jest Subuś. Subuś, gdzie on ma smycz? Czemu on się zerwał ze smyczy, widzowie? Czy Subuś jest normalny? Halo, Ej, Subuś, widzowie, co on robi? Widzowie, to działa, czy wy to widzicie? On naprawdę jest jakiś zły. Czekajcie, czekajcie, stój, Subuś, Subuś, stój. Czekajcie, co robią koty? Może fish, szybko, fish, 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 fish. Dajmy mu rybkę. O, teraz chyba się powinien uspokoić. Uwaga.
Zobacz, jest rybka. O, patrzy się na nas, widzicie to, widzowie? Dobra, zniszczmy ten TNT, widzowie. Za to, że jest taki, posłuszmy, dajmy Subusiowi, widzowie, oczywiście rybki, dobra. I chodź, chodź, Subuś, chodź, chodź, tutaj mamy rybki, oczywiście. I powiedzmy to Pimpkowi, zobaczmy jego reakcję. Pimpek, chodź na chwilę, szybko, szybko, co się stało? Co jest, Luczek? Twoim kotem się dzieją dziwne rzeczy, zobacz. Subuś? Rybka, ła! On cię bije! Czemu mnie bije? Czemu mnie atakuje? Luczek, co się dzieje z Subusiem? Subuś, łap rybkę! No. Albo zostaw mnie, Subuś, nie dotykaj mnie! Dobra, widzowie, ten kotek był mocny, ale teraz zrobimy coś mocniejszego. Sprankujmy naszego przyjaciela Pimpka, widzowie, Herobrine'em. Narysujmy może najpierw główkę Herobrine'a, oczywiście jego oczy. Narysujmy ręce i nogi tutaj w taki oto sposób. I dobra, jakoś to wygląda, jeszcze to pokolorujmy. Czyli tak, tutaj ręce. I jeszcze spodnie on ma niebieskie, takie typowo. No dobra, jakoś to wygląda, zobaczcie, jakoś to wygląda. Dobra, widzowie, to podejdźmy sobie może do Pimpka. Pimpek, cześć! Cześć, Luczek, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Bardzo ładny dzień, co? No, mamy prze... Czekaj, co tu się stało? Co to? Czemu jest noc? Jest północ, ej! Tam pioruny są! Słyszysz to, Luczek? Co to może być? O nie! Chodź tam, chodź! Co to jest w ogóle? Wygląda jak jakiś totem, ale mega się boję. On nie wygląda za przyjaźnie. Patrz, tu są pioruny! Ty to widzisz? O nie! Chyba nie podchodźmy do tego. To jest coś złego na pewno. Myślisz o tym? No na pewno, Luczek! No nie, nie, musimy podejść, zobaczyć, co to jest. Pipek, nie bój się. Dobra, czekaj, patrz, tutaj coś pisze. Uciekaj, bo cię dopadnę. To twój koniec. O! Jak to? Kto nas dopadnie? Nie mam pojęcia, stary. Ej, nie, patrz, tu jest jakiś Herobrine. Patrz, to jest prawdziwy Herobrine. On nas chce podpalić. Uciekajmy, szybko uciekamy. Uważaj, co to jest? Czemu to jest jakiś Herobrine? On cię atakuje. Zostaw mnie, Herobrine, to wszystko jego sprawka. Czemu jest noc? Czemu jest tak strasznie? Co ty robisz, Pimpek? Gdzie ty uciekasz? Do lasu. Czemu do tego lasu uciekasz? Ten Herobrine cię ciągle goni. O nie. Zostaw mnie. Dobra, widzowie, ten Herobrine goni Pimpka. To jest serio mocne. On uciekł do lasu. Dobra, widzowie, patrzcie, kogo widzę. Pimpek jest przy drzewie i on się ukrywa przed Herobrine'em. On myśli, że go goni Herobrine. Widzowie, ale nic z tych rzeczy. Mam pomysł, jak teraz go strollować. Bardzo mocno, widzowie. Widzę, że on stoi przy drzewie, więc zróbmy, żeby to drzewo ożyło. W tym celu narysujmy drzewo w sumie. Czyli narysujmy zwykłe tutaj liście, takie jak ma oczywiście Pimpek pod tym drzewem. Wypełnijmy to. Dobra, zaczyna to już jakoś wyglądać. No, jest to naprawdę jak drzewo, co nie? Dorysujmy jeszcze tutaj takie oto ręce i takie oto nogi. Patrzcie, tak to oczywiście wygląda. I dorysujmy tutaj takie oczy, złe brwi i taką buzię, widzowie. Ja myślę, że naprawdę to zaczyna wyglądać jak drzewo. Naprawdę. Uwaga, zobaczmy, czy to działa. Uwaga, stawiliśmy to. I uwaga, zobaczmy, czy się takie drzewo zrobiło. I tak, widzowie, zobaczcie, te drzewo się zrobiło. Przecież ono jest, czekajcie, czy ono jest w ogóle agresywne? Ono ma takie oczy, widzowie. I tutaj jeszcze, nie, to wygląda idealnie. Czekaj, elo. O, elo, ej, dobra, nie, ja nie wiem, czy on mnie by zabił, czy nie, ale czekajcie, dajmy mu może drewno, może się z nim zaprzyjaźnimy. Trzymaj drewno, wiecie, może drzewo lubi drewno, drzewo lubi drewno, na pewno. Czekaj, lubisz drewno? Patrzcie, widzowie, skacze, czyli chyba lubi. Dajmy mu więcej tego drewna, widzowie, i czekajcie, gdzie jest Pimpek, on ciągle się patrzy w tamtą stronę. Ej, dobra, chodź za mną, drewniaku. Czekajcie, może przestraszymy go, ciekawe, jak on mocno bije, co nie, bo ja o tym nie wiem. Ale uwaga, czekajcie, albo powiedzmy mu to. Tam masz takiego pieska czerwonego i musisz go strollować, drzewie. Znaczy, zaatakuj go, możesz go zjeść, w sensie. No dobra, to będzie naprawdę straszne. Dobra, zobaczmy to, widzowie, włączmy sobie spectatora. I zobaczmy, widzowie, on go wyczuwa chyba w tym lesie. Uwaga, patrzcie. Proszę, żeby tu nie było tego Herobrine'a. Gdzie on się podział? On dalej myśli o Herobrine'ie, a za nim jest to wielkie drzewo i go bije. Czym ty jesteś? Jaki ty jesteś ogromny. Zostaw mnie, ty drzewie, a masz. Ja! Nie bijesz? Patrzcie, nie? Widzowie, on się boi, ucieka przed nim. Co to jest za pościg? Nie wierzę. Nie dotykaj mnie. Patrzcie na ten drzewo. Ono normalnie lata tutaj za nim, leci. Ale ciekawe, czy ono wyjdzie zza lasu, bo tutaj się kończy las, widzowie. Ciekawe, czy idź stąd, ono... nie dotykaj mnie. Patrzcie na to drzewo. Ej, ono nie wychodzi. Stoi tutaj, czy ono w takim razie nie może wejść za to miejsce? Te drzewo nie może wyjść zza lasu, bo on jest, widzowie, oczywiście drzewem w lesie. Pimpek miał farta. Dobra, idę na górę pokopać diamenty. Ale ta góra jest taka wysoka. Jak ja tam wejdę? Nie mam żadnych budowli, żadnego bloku, a ja jestem taki zmęczony. Widzowie, patrzcie,
Pimpek chce wejść na taką wielką górę, ale nie umie. Może pomóżmy mu. Halo, Pimpek, cześć! O, Luczek, dobrze, że jesteś! Chcesz wejść na tą górę, co nie? Tak, skąd wiedziałeś? Muszę się tam dostać. Chcę pokopać trochę diamentów. A, bo tam jest kopalnia. No to słuchaj, ja... Poczekaj tutaj chwileczkę, dobra? Jak to? No dobra, poczekam na ciebie. Ja tutaj pójdę na chwilę za drzewo. Dobra, widzowie, w tym momencie pomóżmy naszemu przyjacielowi. Nie bądźmy już takimi złymi przyjaciółmi. Narysujmy taką wielką górę oczywiście, bo ona jest taka wielka. Tutaj narysujmy ziemię, że my tutaj będziemy stali. Dajmy oczywiście niebo. I tutaj zróbmy oczywiście, narysujmy Pimpka, naszego przyjaciela. Patrzcie, takiego małego, pikselowego. I narysujmy tutaj na przykład takie oto... Ja nie wiem, czy to dobrze mi to narysuje, ale schodki, widzowie, czekajcie. Nie no, widzowie, przecież to wygląda jak schodki. Na pewno to się uda i zrobi. Dobra, chodźmy do naszego przyjaciela Pimpka. Pimpek, jesteś? No jasne, że tak. Co tak długo tam robiłeś? Ciężko pewnie, co nie, wejść na tą górę. No nie da się, to jest niemożliwe. I ona jest taka wysoka. Ale spokojnie, ponieważ za sekundę coś się tutaj wydarzy. Uwaga, o, widzisz to? Co to jest? Luczek, ty jesteś jakimś magikiem. Nie, 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 to nie ja, po prostu się pojawiłem. Miałem takie przeczucie, chodź na górę, widzisz to? Wielkie schody. O, jak dobrze, teraz mogę na spokojnie wejść na samą górę. I w ogóle nie jestem zmęczony. No wiem, wiem, ale ty chciałeś tutaj wejść. Czy to jest ta kopalnia, do której chciałeś wejść? Dokładnie, muszę tam wskoczyć. Idziesz ze mną? Wiesz co, ja chyba trochę się boję, nie chcę tam wskakiwać. Idź, możesz iść sam. No dobra, to ja wskakuję. Trzymaj się, Luczek. To trzymaj się, pa! Patrzcie, widzowie, Pimpek sobie poleciał do kopalni, ale my, widzowie, i chodźmy zobaczyć na spektatorze, co on tam robi. Dobra, schodzimy sobie na dół do tej kopalni. Widzę go tam daleko. Tutaj na pewno będzie dużo diamentów. Tam, gdzie są zombie. Tylko muszę się przez nie jakoś przedostać. Jem złote jabłko i idę! Patrzcie, widzowie, on szuka diamentów, ale tu jest tyle zombiaków. Przecież on sobie z nimi nie poradzi. Co on robi? Wow, 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 ale to jest horda zombie. Ale i tak nie dam tutaj za wygraną. Na pewno się przez nich przedostanę. Patrzcie, widzowie, on za wszelką cenę chce znaleźć diaksy, ale ile jest tych mobków? On nie daje rady. On zaraz umrze. Zostawcie mnie. Nie, 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 nie. Muszę się gdzieś ukryć w tej chwili. Tu nie ma w ogóle diamentów. Szybko, zamurowywuje się. Patrzcie, widzowie, on się tutaj zamurowywuje i on zaraz zdednie normalnie. Patrzcie, ile zombie na niego czeka. Przecież on się na pewno tego boi. O matko, ile was tutaj jest. Tego jest za dużo. Ja tego nie wygram. Zostanę tutaj na zawsze. To jest mój koniec. Tak bardzo się boję. Dobra, widzowie, nasz przyjaciel jest tutaj za ścianą, widzowie, ale mam pomysł, jak mu pomóc, widzowie, ponieważ narysujmy Pimpka, widzowie, tak szybko, żeby oczywiście dał radę pokonać tych zombiaków. W taki oto sposób, dobra, zróbmy coś takiego, jego oczy, ale na szybkości dorysujmy mu jeszcze hełm, widzowie, oczywiście, dobra, hełm, tutaj uzbrojenie całe, czyli klata, dobra, to wygląda dobrze i jeszcze tutaj nogi, dobra, nogawice, wszystko diamentowe i jeszcze buty tutaj na dole, dobra, diamentowe, ale to nie wszystko, widzowie, dorysujmy mu jeszcze wielki taki oto pistolet. Może strzelbę, jakiś pistolet. Zobaczymy, co tutaj będzie. Dobra, szybko i patrzcie, to wygląda jak uzbrojony naprawdę Pimpek, co nie, żołnierz Pimpek. Zobaczmy, czy coś on tutaj dostał. Game od spektator na szybkości. I zobaczmy, czy on tutaj coś dostał. Ma! Nie wierzę w to! Jak ja to dostałem? Mam diamentową zbroję i naprawdę potężną broń. Patrzcie, widzowie, on teraz może pokonać tych zombiaków. Teraz was się nie boję. Chodźcie tutaj, rozwalę was wszystkich. Wow, teraz Pimpek sobie radzi z nimi i normalnie ich zabija, ale czatersko. Cieszę się, że pomogliśmy mu, widzowie, co nie? Dobra, pokonałem już wszystkich zombiaków. Teraz idę do mojego domu. Pimpek wraca do domu, widzowie, ale zróbmy mu, widzowie, tak na szybkości, widzowie, pranka przed jego domkiem. Wsuńmy tego Herobrine'a. I uwaga, zbudujmy tutaj, widzowie, jego domek. Tak jest. Dobra, na deskach rysuję, więc tu będzie wiadomo, że to jest jego domek. Tutaj wypełnijmy to niebo. I widzowie, mam pomysł na zarąbistego pranka, ponieważ pod jego tutaj na dole narysujmy, że ma być dużo TNT. Jestem ciekawy, widzowie, jak to będzie wyglądało i czy nasz przyjaciel się nabierze. Dobra, to wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie, to 4 razy TNT. I tutaj, widzowie,
widzowie, na górze dajmy takie oto podkładki, w sensie półpłytki, wiecie, żeby tutaj oczywiście zrobiły się półpłytki. I uwaga, klikamy i dobra widzowie, uwaga, jest, patrzcie, zrobiło się tutaj coś, czy tutaj jest TNT? Jest TNT, o jakie to jest super, dobra, czekamy aż przyjdzie nasz przyjaciel. Na, wracam sobie do domku, nareszcie, nie ma to jak w domu. Ach, po długiej wyprawy w kopalni, to jest nie tak, czemu ja mam tutaj jakieś półpłytki? No dobra, zobaczmy co one robią. Uwaga, a? Patrzcie. Co to był za dźwięk? Wybuchnął mu cały dom. O nie, to było za mocne. Mój cały domek został zniszczony. O nie, widzowie, Pipkowi się zrobiło przykro. Pipek, co się stało? Co jest, Luczek? Nie widzisz? Mój cały domek został zniszczony przez jakieś głupie TNT. O nie. O nie, widzowie, jest mi naprawdę przykro, że Pipek tak zareagował. Myślałem, że to będzie dosyć śmieszne. Za to, widzowie, czekajcie, usuńmy to i narysujmy może mu taki dowalony dom. Dobra, zacznijmy tutaj rysować oczywiście. Zróbmy sobie taką oto willę. O tak, dwupiętrowo. No wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś nowoczesnego. Tutaj o niech będzie balkon niby. Wygląda to dobrze. Tutaj zbudujmy na przykład jeszcze basen w tej willi, widzowie. O niech będzie taki oto basen. I zróbmy jeszcze tak na szybkości, widzowie, jakieś ogrodzenie. Takiego czegoś, widzowie. Niech to będzie ogrodzenie, widzowie. Dobra, dosyć spoko to wygląda tak naprawdę. Ustalmy to i zobaczmy co się stanie. Ej, what? Ej, co się stało? Ej, kleił się domek, patrzcie, naprawdę tu jest willa, widzowie, basen. Ej, czekajcie, gdzie jest nasz przyjaciel Pimpek? Czekaj, on jest tutaj. Ha! O je, co się stało? Przecież przed chwilą siedziałem w zniszczonym domku. A nagle jestem w willi. Pimpek, czy ty to wiedzisz, co się tutaj odwaliło? Chodź, zobaczysz swój nowy domek. Podoba ci się? Jak to się stało? Przecież przed chwilą siedziałem w dziurze. Czy ci się to podoba, Pimpek, powiedz mi? Wow, ten dom, ja nie wierzę. On jest po prostu przepiękny. Podoba ci się? Patrz, dwa piętra, nawet trzy, balkon taki duży, basen. Nawet jakieś auta. O co tu chodzi? Co to jest? Ej, to wygląda prześlicznie tak naprawdę. Nie no, ten domek jest 1000 razy lepszy od poprzedniego. Kurde, ale byłoby fajnie, jakby to autko było prawdziwe, żebym mógł nim normalnie sterować. Serio? Te autko chciałbyś, żeby było prawdziwe? Mhm, to by było coś pięknego. Dobra, to poczekaj sekundkę tutaj. Idę zobaczyć na chwilę na basen. Patrzcie, widzowie, Pimpek chciał naprawdę prawdziwe auto. No za to, że go tak dużo trollowaliśmy, to trochę mu teraz właśnie pomóżmy, ale za chwilę dalej będziemy go trollować. Te auto było pomarańczowe, więc zbudujmy tutaj koła, coś takiego. Chyba te auto wygląda dobrze, pomalujmy je jeszcze tutaj na pomarańczowo. I patrzcie, pięknie. Ej, to wygląda naprawdę dobrze. Ciekawo, widzowie, czy tam się pojawiło te autko. Nie wierzę w to. Co to jest? O, Pimpek, co to jest? Czy to jest auto? Luczek, nie mam pojęcia, co się stało, ale przez chwilę nie patrzyłem się na to auto i ono normalnie ożyło. Oh my god, siadaj tutaj, siadaj. Ale fajnie ono działa, wow. To są... Lecimy. Patrz, jakie szybkie. Cieszysz się, Pimpek? No jasne, że tak. To jest moje marzenie, ale daj poprowadzić. Teraz ja chcę przejąć stery. No dobra, idź se pojeździ, stary. Dobra, tylko uważaj. Dobra, widzowie, Pimpek tam sobie jeździ autem z tyłu, ale widzowie, my mamy go sprankować teraz czymś bardzo mocnym. Dlatego, widzowie, skończyły się żarty. W tym momencie będziemy naprawdę źli. Ponieważ, jak wiecie, tak wygląda normalny Minecraft, czyli ziemia i niebo. Oczywiście tutaj jakieś drzewa i tak dalej. Ale my, widzowie, dzisiaj to wszystko zmienimy, ponieważ, widzowie, sprankujmy naszego przyjaciela na przykład czerwonym niebem, żeby było bardzo strasznie, i na przykład jeszcze takim czerwonym deszczem, widzowie, żeby to wszystko okryło ciemność. I uwaga, zobaczymy, czy coś takiego się stanie. Uwaga, widzowie, spójrzmy na niebo. Ono jest naprawdę czerwone. I tutaj co to jest? Jakiś uśmiech? Nie wiem, widzowie, czekajcie, ale to wygląda strasznie. Gdzie jest Pimpek? Jesteś? Hejka, hejka, Luczek. Co? Co to jest za... Czemu to jest czerwony deszcz? Co tu się odwala? Tu jest tak strasznie, Luczek. Nie wiem, ale naprawdę ten świat jest dziwny, co nie? Ciągle coś się pojawia, jakiś czerwony deszcz. Może on jest toksyczny, nie wychodź na zewnątrz, nie wychodź. O nie, 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 schowajmy się w środku. Dobra, to jest bardzo niebezpieczne. Schowajmy się, ja idę na chwilę tutaj. O, ale schowaj się, poczekaj tutaj, dobra? Dobra, widzowie, przestraszyliśmy Pipka, naprawdę. Ten deszcz naprawdę jest dziwny, ten czerwony. Ale mam pomysł, widzowie, przed jego domkiem, jeszcze dla klimatu, widzowie, zrób my tutaj na przykład coś takiego, czyli widzowie, taki oto ludek, czy wam to coś przypomina? I takie oczy, nie wiem, zróbmy coś takiego, żeby były takie postacie oczywiście i razy, widzowie,
to, na przykład niech będzie takich 100 postaci, widzowie, nie wiem co to jest. I uwaga, zobaczmy, czy są gdzieś. Patrzcie, ile ich tam jest, ej, zrespiły się Steve'y. Ej, nie, widzowie, co to są za Steve'y? Dlaczego tu tyle Steve'ów? Ja narysowałem Steve'a, widzowie, czy to wam wyglądało na Steve'a? Czekaj, ej, halo Steve'ie, cześć. To są normalne gracze czy NPC-ty, widzowie? Czekajcie, przecież Pimpek się tego tak wystraszy. Czekajcie, zobaczmy, czy w ogóle ja, jeżeli zjem sobie na przykład koksa, czy one będą mnie biły? Czekaj, uwaga. Halo, co one mi robią? Ej, czemu mnie, patrzcie, one atakują normalnie. Patrzcie, jaka armia Steve'ów. Czekajcie, widzowie, mam pomysł, wlećmy z nimi tutaj do tego domku. Ale to wygląda, o kurde, ile Steve'ów, czekaj, bo ja umrę. I one mnie biją, naprawdę. Oh my god, nie, nie, nie. Pimpek, pomocy, Pimpek. Wow, 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 Luczek. Wszystko... pomocy, 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 pomocy. Co tu pomocy się dzieje? Ogarnijcie się, Steve! Zostawcie moje kolegę! Dobra, widzowie, wzięliśmy sobie Creative'a. Ej, ty się z nimi bijesz! Nie! One mnie dopadną, ich jest tak dużo! Nie, do domu mi chodzą! O nie! Ty umrzesz normalnie, Pimpek! Nie, co ty robisz? O, ukryłeś się? No, ale nie mam stąd wyjścia. Musisz mi jakoś pomóc, bo będzie mój koniec. Widzowie, Pimpek normalnie jest przestraszony, co nie? Bo tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy. I za chwilę zrobimy tak, żeby wyszedł z tego serwera, bo mam zarąbiste pranki przygotowane. Ale dajmy mu, widzowie, małą nagrodę i zróbmy mu tutaj malutki prezent. A mianowicie jego ulubione kości. Czy to przypomina kość, widzowie? Wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że to zadziała. I dajmy razy te 100 niech będzie, niech dostanie 100 kości za takie poświęcenie. O, od razu fajnie to wygląda. No jak prawdziwa kość. Pimpek, hejka, chodź tutaj. Już nie ma tych Steve'ów strasznych. Na pewno, co ty z nimi zrobiłeś? Ja nie wychodzę, ja myślę, że to jest zły pomysł. No nic, chodź po prostu, Pimpek. Nie bój się, już nie ma tutaj nic. O. Ej, skąd ja mam kość? Co się dzieje? Wow! Ile kości? Jesteś szczęśliwy? Luczek, jestem najszczęśliwszym pieskiem na świecie! Widzowie, musimy sprawić, żeby Pimpek wyszedł z gry totalnie, więc mam przygotowany zarąbisty pomysł. A mianowicie, tutaj mamy oczywiście świat normalny. Zbudujmy, widzowie, czy coś wam to może przypomina? Ponieważ, widzowie, teraz już na pewno wiecie, teraz już na pewno będziecie wiedzieć. Tutaj narysowałem oczywiście mojego przyjaciela Pipka. I patrzcie, to jest normalnie grób. Będę chciał, widzowie, żeby on został zamknięty w jakimś grobie, widzowie. I uwaga, zobaczmy, czy coś się stało. Pomocy! Ratunku, wypuść mnie ktoś! Ej, czy wy to słyszeliście? Pimpek woła o pomoc. Czy co już zadziałało? Jestem zamknięty! Halo, czy kogoś tutaj nie słyszę przypadkiem? Tak, tak, Luczek, to ty! Proszę, wypuść mnie, jestem zamknięty, nic nie widzę! Ja nikogo nie słyszę. Co? Pimpek! To ja Pimpek! Proszę, Luczek, musisz mi pomóc! O nie, znalazłem grób świętej pamięci Pimpek! Czy on umarł? Luczek, nie, ja żyję! Tutaj jestem, halo! Proszę, odpowiedz mi, bo inaczej zostanę tu na zawsze! O nie, dam mu to, co on lubi najbardziej, czyli kości! Rzucam ci kości, Pimpek! Taki byłeś super! Nie! Nie rób tego, Luczek, ja żyję! No nie wierzę w to, że on do mnie nie słyszy! Czy kogoś tutaj przypadkiem nie słyszę? Tak, tak! To ja, Luczek! No nie wytrzymam! Krzyczę z całej siły! Wypuść mnie! O, dobra, zobaczę tego Pipka, może wejdę do jego grobu. On leży! Proszę! Pipek, co ty robisz? Pipek, ty żyjesz! Musisz mi pomóc w tej chwili! Kurczę, ale przecież ty nie żyjesz! Czemu tutaj jest jakiś grób? To ty nie żyjesz! Chodź tu, jak pomóż ja żyję? Mi! Dobra, o, czyż, o, o, jest lepiej! Uciekaj stąd, co się tutaj dzieje? Ktoś chce cię przestraszyć! Kto to jest? Świętej pamięci Pimpek? Czy ktoś mnie chciał tutaj zabić? Nie mam pojęcia, to jest chore. Pimpek, musisz na siebie uważać! Nie wierzę, ja po prostu szaleję! Ten świat jest tak dziwny, mam go dosyć! Idę do domu! Dobra, tylko nie bój się, Pimpek! Patrzcie, widzowie, Pimpek już powoli ma dość! Mam, widzowie, jeszcze ostateczny plan, jak go, widzowie, wkurzyć, żeby wyszedł z tego serwera! A mianowicie, widzowie, zróbmy coś takiego. Czy wy kojarzycie, kto ma taką twarz? Taki oto kolor? To może wam podpowiem. Brrr. Tak jest, widzowie, zróbmy sobie
sobie takiego gigawielkiego zombiaka. Zróbmy mu takie oto ręce. Napiszmy, że on ma 2 metry. Patrzcie, taki wielki zombiak 2 metry. I uwaga, czekajcie, czy gdzieś jest ten zombiak? Patrzcie, tam jest ten zombiak dwumetrowy. O kurczę, z tymi Steve'ami. Zombiaku, cześć, witam cię. On tutaj chce coś mi zrobić, czy co? Pipek, chodź tutaj. Prankujmy Pipka. To jest Luczek, halo. Patrz to. Zaraz, co to jest? Ogromny zombie przed naszą chatą. No i Steve. Widzisz to, co to jest za połączenie? Pipek, ja już mam dość tego świata, a ty powoli masz dość? Ja już wychodzę. Nie, jeszcze jedna taka rzecz i ja po prostu wyjdę na zawsze. No nie bój się, Pipek, musimy to przetrwać. W takim razie, widzowie, zróbmy ostateczny test, widzowie. I uwaga, zróbmy jakiś napis nad jego domkiem. Dajmy, żeby był jakiś napis. O, żeby był taki wielki napis. Napis, nie wiem, wyjdź, czy coś takiego, wyjdź. I patrzcie, napis wyjdź, widzowie. Ciekawe, czy on jest. Uwaga, pójdźmy sobie zobaczyć. Tutaj go nie ma nigdzie. Czekajcie, czy gdzieś tutaj się zrobił ten napis, czy nie? Czekajcie. Patrzcie, widzowie, wyjdź stąd. Jest taki na... Nie, dobra, idę po Pipka. Pipek, Pipek, chodź tutaj, Pipek. Co jest? Patrz, co się pojawiło w sekundę. No byliśmy dosłownie parę sekund temu razem i patrz, jest tutaj nie napis. Mogę. Wyjdź stąd. Co to za straszny napis, wyjdź stąd. Kto go zbudował? Nie wiem, ten świat jest jakiś nawiedzony. Ja wychodzę, nie wiem jak ty, cześć. Ja też, papa. Patrzcie, widzowie, wyszedł. Nie wierzę, udało nam się sprankować Pipka. Ale teraz wezmę Pipka na mega konkurencję, czyli to, co zbuduje, to pojawia się w prawdziwym życiu. To będzie mega prankowanie. W dzisiejszym odcinku wszystko, co zbudujemy, to pojawi się w Minecrafcie. Tak więc idź, Pimpek, się uzbrój w jakiś sposób i za chwilę będziemy się bili. Tak więc jak widzicie, widzowie, mam w ręce w tym momencie bedrock i zacznijmy sobie tutaj budować pewną rzecz, którą chciałbym dostać, która pomoże mi oczywiście bić się z Pimpkiem. I czy ktoś już z was wie, co to może być? Jestem ciekawy, czy ktoś zgadnie. Tutaj sobie zbudujmy coś takiego. Świetnie. Takie oto podłużne coś. Mam nadzieję, że już niektórzy z was się domyślają, co to jest. I oczywiście coś takiego, widzowie. Jestem ciekawy, czy za chwilę to dostanę, bo za mną narysowałem cały bedrockowy set. I patrzcie to, widzowie, mam całego bedrockowego seta. Wow, ciekawe, co ja potrafię. Ile ja mam serduszek, widzowie, aż 3 paski. To jest prześwietne, ale czekajcie, zobaczmy może, co zbudował Pimpek. Tak więc uwaga, przechodzimy sobie i co to ma być, co ten Pimpek zbudował? Co to jest? Wow, zrobiłem super zbrojkę z TNT i ją dostałem, co? Ale kozatko wygląda. Co to, widzowie, jest? Patrzcie, jak Pimpek wygląda. Ej, serio, to jest chyba lepszy od mojego, przecież on tą wojnę wygra. Co on buduje za niebieski pomnik? Co to jest? Jeżeli to będzie Luczek, to ja do niego podejdę i dzięki tej zbroi wybuchnę jego. Co jest grane, widzowie? On będzie chciał mnie wybuchnąć? O nie, widzowie, tak nie może być. Ja już wiem jego zamiary. To jest naprawdę bardzo mocna zbrojka. Pimpek się postarał, skubany. Ale wiecie co? Podpatrzmy może od niego kolejną budowlę, którą on zrobi, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy, co on tutaj zbuduje. I zbudujmy to samo, co on. Czekajcie, co on tutaj buduje? Jakoś takie... platformy, co to jest, widzowie? Zbuduję najlepszy miecz na świecie. Dzięki tej broni będę mógł bez problemu pokonać Luczka. On buduje jakiś tutaj miecz, co to jest, widzowie? O tak, to będzie obsydianowy miecz i będzie mieć takie kozackie ostrze. Co jest grane, widzowie? Co on buduje? Jaki duży miecz? Co to, widzowie, jest? Bez kitu. Ostatni bloczek i gotowe. Nasz miecz jest skończony i mam go w ręce. Jaki on jest potężny. Tym to ja na pewno rozwalę Luczka. Co jest grane, widzowie? Jaki Pimpek ma miecz? Czy wy to widzicie, co on zbudował? Co? Patrzcie, jak on wygląda. Co się dzieje? To jest prawdziwy pikselowy miecz, widzowie. Jestem ciekawy, jakie on ma umiejętności, ale nie, widzowie. Ja nie mogę być gorszy. Dobra, chodźcie szybko i zbudujmy taki sam mieczek, jak ma Pimpek. My też sobie weźmy obsydian, zbudujmy go tak do góry. Budujmy oczywiście takie boki, jak miał ten miecz, z tego co pamiętam. Tak z jednej strony i z drugiej. Okej, świetnie i zbudujmy tutaj tak jak miał Pimpek taki dioryt na samą górę. Okej, świetnie i on był chyba przeplatany z tego co pamiętam trochę obsydianem. I what? Patrzcie co dostałem, widzowie, mam ten mieczyk i jak on wygląda w ręce. Co jest grane? Taki sam jak Pimpek? Chwilę, tak widzicie? On jest tak samo zbudowany tutaj. Ej, zawołajmy w tym momencie na przykład Pipka i spytajmy się go jakie ma rzeczy. Halo Pimpek, jesteś? Możesz na chwilę przyjść, zobaczyć, pokazać co zbudowałeś albo co masz? Widzę, że masz TNT zbrojkę całą. A do tego zrobiłem super miecz. Super miecz? Jak to? Co ty? Customowy miecz? Jakiś nowy? Czy o co chodzi, Pimpek? Możesz mi go pokazać, czy coś? Patrz na to, Luczek. Haha, masz taki miecz? No nie masz. I on jest najpotężniejszy
rzeczy na świecie. Wow, no z czymś takim to na pewno mnie pokonasz, co nie? No co z tego, że mam bedrockowy, tak jakby napierśnik, ale ty to jesteś chyba prosem, co nie? Ja też coś zbudowałem, też zbudowałem mieczyk. Chciałbyś go zobaczyć? Pewnie, że tak. Twój pewnie będzie taki słaby. No, wiesz co? Patrz, jak on wygląda. To jest ten sam mieczyk, co ja mam. No nie, no co ty? A właśnie, ty mi chyba podkradłeś mieczyk, co? O nie, to ty mi ukradłeś mieczyk i mój pomysł. Zobacz, no to wygląda naprawdę podobnie, ale nie możemy od siebie zwalać, co ty robisz? Co? Ty masz taki sam mieczyk jak ja. Zobacz, jak ja to zbudowałem. Dobra, Pimpek, idź budować dalej, bo za chwilę będziemy się bili. Dawaj jakieś inne, nowe rzeczy, co? Zbuduj, a nie podwalasz. Dobra, widzowie, udało się. Jak widzicie, Pimpek naprawdę nie wie, co się dzieje. Mamy ten sam mieczyk, co on. Ale w sumie, skoro on ma taki dobry mieczyk, to my musimy zbudować coś na obronę. Zbudujmy może mega epicką tarczę. Tak więc, jak wiecie, normalna tarcza wygląda w taki oto sposób, tak jak tutaj mam. I my ją musimy oczywiście odwzorować najlepiej jak potrafimy. I widzowie, dodamy tam pikanterii do tej oczywiście tarczy, taka, żeby ona była epicka. Okej, to wygląda naprawdę jak zarys tarczy. Teraz musimy tylko wypełnić środek. Więc dodajmy sobie takie oto deski, widzowie. I wydaje mi się, że najlepszym sposobem, żeby to wyglądało jak tarcza, to poprzeplatać to takim okolorem, co nie? Wydaje mi się, że tak właśnie wygląda tarcza. Okej, widzowie, świetnie. No naprawdę to wygląda, no w sumie jak taka tarcza, co nie? Dodajmy jeszcze tutaj tylko czarne takie, jak to się mówi, końcówki. Ona tak ma po bokach, ta tarcza. I dodajmy trochę pikanterii. A jakby to zrobić? Zastanawiam się, jakby ta tarcza mogła stać się taka jakaś groźna. Ale chyba mam pomysł. Po prostu narysuję takie wystające miecze z tej tarczy. Czy to będzie, widzowie, dobre? Nie wiem, ale czy taka ostra tarcza będzie mogła pokonać Pimpka w walce? Wydaje mi się, że tak. Więc tutaj macie oczywiście ostrza. Nie wiem, czy to wygląda jak ostrza, widzowie. O, wiem, zróbmy to po prostu takie grubsze trochę. I to na pewno teraz wygląda jak wbity miecz. Takie, wiecie, szpony mieczu, co nie? Więc zróbmy to w taki oto sposób. Okej. I patrzcie to, widzowie, jak to wygląda. Czy to wygląda jak na przykład miecze w tarczy? Wydaje mi się, że tak. I czy my taką dostaniemy tarczę? Chwileczkę. I patrzcie, widzowie, co dostałem. To jest prawdziwa tarcza z mieczami. What? Jak to wygląda? To wygląda naprawdę jak ta budowla. No mogłem to zbudować lepiej, ale wydaje mi się, że to naprawdę wygląda dobrze. Czekajcie, weźmy sobie to do ręki i... Co? Tarcza z mieczami? Jak to? Ej! To wbija się we mnie. To chyba nie tak miało być. Czekajcie, chyba trzeba to założyć na lewą rękę. Tak jest! Ho, ho. Czy wy to widzicie? To na pewno się przyda do walki. Ej, z tym, widzowie, czuję się naprawdę jak jakiś koks. Tylko zastanawiam się, dlaczego jak trzymam to w normalnej ręce, to wbija mi się to do głowy. A może to jest obrona? Tak, widzowie, to jest obrona. Czy wy to widzicie? Jak to śmiesznie wygląda. Nie mogę, wbijają mi się miecze w ciało. Co jest grane? A masz ty, głupi ptaku. Właśnie, widzowie, musimy zobaczyć, jak to działa. Więc czekajcie, może zobaczmy, pobijmy się z kimś, tak, zobaczmy, jak działa ta tarcza i ten mieczyk, bo jeszcze nie sprawdziliśmy. Czekajcie, i patrzcie to, widzowie, tutaj jest jakiś zombiak. W takim razie, widzowie, podejdźmy do niego. I czekajcie, on mnie bije, widzicie to? On mnie normalnie bije, ale czekajcie, widzowie, obróćmy się do niego tą tarczą. Jestem ciekawy, czy ona coś działa. Uwaga, odwracamy się i proszę bardzo, pa. Nadział się na tarczę, pa. Ale mu się to wbiło, czy wy to widzicie? Ej, czy go to bije? Ej, bez kitu, patrzcie, on dostaje obrażenia. Ej, pa. Nie uderzam go i go to bije, czy wy to widzicie? On nawet mi nie zadaje obrażeń, bo to jest tarcza. Widzicie to, on ciągle na mnie leci, ale nic z tych rzeczy, pa. Ej, nie, to jest takie śmieszne. Pimpek sobie ze mną nie poradzi w bitwie. I patrzcie, deadnął ten zombiak. Dobra, musimy teraz zobaczyć, co robi jeszcze szybko ten mieczyk. Okej, widzowie, i patrzcie, tutaj jest jakiś creeper, a my mamy ten wielki mieczyk. Dobra, spróbujmy go hitnąć, zobaczymy, co się stanie. Uwaga i... Ha! Na hita zabija! Dobra, ten mieczyk jest przepotężny. Ale Pimpek też go ma, dobra, może zbudujmy jakiś inny mieczyk, bo ten ma Pimpek. Albo, o wiem, może jakiś na przykład kolorowy łuk, to by było, widzowie, mocne. Tak więc, widzowie, mam tutaj oczywiście łuk, żeby sobie pomóc i zacznijmy sobie budować dosłownie, jak wygląda łuk w Minecrafcie. No tak, widzowie, na oko, powiedzmy. Mam nadzieję, że to dobrze się zbuduje. Wydaje mi się, że coś takiego pasuje idealnie. Okej. Okej, świetnie. I w środku wypełnijmy go, widzowie, kolorowymi blokami. Jak tutaj widzicie, on jest z drewna zrobiony, ale my, widzowie, wypełnijmy go wszystkimi kolorami świata i chciałbym mieć, widzowie, jakiś kolorowy łuk. Nie wiem, czy to, widzowie, w ogóle zadziała, nie mam pojęcia, ale no zbudujmy. Jestem ciekawy, czy to, widzowie, się uda. Okej, świetnie. I teraz by się przydało... O Jezu, jaki łuk Ohio. Przydałoby się zrobić teraz strunę tego łuku, tak, gdzie się napręża oczywiście strzałę, więc zróbmy sobie coś takiego. To jest oczywiście ten, jak to się mówi, ta lina, co nie, do naprężania, więc mam nadzieję, że ona wyjdzie dobrze. I świetnie, widzowie, nie no, ten łuk naprawdę wygląda tragicznie, ale mam nadzieję, że gra się dopatrzy. To jest łuk. I patrzcie, widzowie, co dostałem do ekwipunku. Mam naprawdę
naprawdę jakiś kolorowy łuk. Jezu, jak on się mieni, widzowie. Ej, ale dostałem też do niego, widzowie, jakieś magiczne strzały. Czy wy to widzicie? Okej, ten łuk wygląda naprawdę epicko, widzowie. Ej, do walki na pewno się przyda z Pipkiem. Czekajcie, zobaczmy może, jak on strzela. Uwaga, w tych dziadów. Co? On wybucha, widzowie, ta strzała wybucha i to jeszcze tak na kolorowo, okej. Dobra, to działa jak TNT w sumie prawie, widzowie. Ej, dobra, to na pewno może pomóc pokonać Pipka, widzowie, więc to jest na pewno na plus. Jak to w ogóle wygląda, nie wierzę. Ale my musimy być, widzowie, jeszcze potężniejsi na walkę z Pipkiem, dlatego mam pomysł, co możemy zbudować. A mianowicie zacznę budować tutaj pewną, widzowie, postać i jeżeli wy to zgadniecie, to normalnie napiszcie teraz na czacie i zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę tylko nieliczni ogarną. Naprawdę, bo to jest, widzowie, niebieska postać. Kto jest tutaj niebieski? Okej, zbudujmy sobie coś takiego, widzowie. Jak to wygląda? Nie wierzę. I tutaj zbudujmy główkę, tak, widzowie? To będę ja, ale nie taki zwykły. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Tutaj oczywiście uszy, oczy. Oczywiście buźka, ja nie wierzę. I oczywiście mój nasz nos, widzowie. Dobra, to wygląda naprawdę jak piesek, ale dobudujmy tutaj coś bardzo mocnego. A mianowicie, widzowie, tutaj zbudujmy takie wielkie mięśnie, ponieważ chciałbym, widzowie, być naprawdę bardzo silny. Tak jest, mam nadzieję, że to się uda, widzowie. Czy dostanę, widzowie, mojego skina, ale takiego bardzo silnego? Czy to się, widzowie, uda? Ręce gotowe. Teraz zróbmy tutaj, widzowie, klatę. Sześciopak normalnie. Okej, coś takiego chyba wygląda git, widzowie. Trochę to wygląda, jakby miał brzuch, ale w sumie nie. Dobra, tak wygląda to lepiej. I wiem co, widzowie, może tutaj dorysujmy jakieś ciężarki, żeby tu było bardziej widoczne, że to jest oczywiście ciężar, co nie? Okej, widzowie, no i świetnie. Czy wy to widzicie? Tutaj wyglądam naprawdę, jakbym ćwiczył i był jakimś takim, wiecie, fanem siłowni, więc mam nadzieję, że stanę się większy. What, widzowie, zobaczcie, jak ja wyglądam. Ja się naprawdę powiększyłem i jestem takim siłaczem. Ha, z taką tarczą na pewno Pipek nic mi nie zrobi. Jeszcze takim mieczem, widzowie, ja wygram w tym pojedynku. Na luzie, patrz, ja teraz wszystkich normalnie na hita, nawet nie wiem, no Pipek nie uzbroni się tą zbroją z, nie wiadomo, co on tam w ogóle zbudował, więc co miałoby mnie przeszkodzić, żeby go zabić oczywiście. Ale może Pipek zbudował coś mocnego. Właśnie, Pipek, czekajcie, bo ja tutaj się zbroję i jestem normalnie koksem, ale może podglądnijmy, co zrobił Pipek, bo ja mam tutaj tarczę, mieczyk oczywiście, łuk, no to jest dowalone, widzowie, ale może zobaczmy, co jeszcze Pipek zbudował. Tak jest, to jest dobry pomysł. Tak więc, widzowie, uwaga, zobaczmy, co zrobił Pipek. I co to jest za kula, widzowie, kupa jakaś z TNT, ej, to jest TNT lawowe z tego, co widzę. Czekajcie, patrzcie, Pipka. Ale potężne TNT, dzięki temu na pewno wysadzę Luczka i nie będzie mieć ze mną żadnych szans. Co to, widzowie, jest? Czy wy to widzicie? Naprawdę dostał TNT lawowe. What is this? Jak on zrobił w ogóle tą lawę, że ona się nie rozlewa? Dobra, to jest na serio dziwne, ale Pipkowi się udało, widzowie. On zrobił sobie TNT lawowe. W takim razie, czekajcie, czekajcie, my też musimy coś zbudować. Ej, ja mam pomysł, widzowie, dawajcie zbudujemy TNT, a w ogóle zobaczcie na moją rękę, ale, widzowie, z wody. Tak, zbudujmy TNT wodne, widzowie, więc ja sobie oczywiście tutaj szkło zrobię, żeby wylać sobie w środku wodę, żeby oczywiście była. Więc coś takiego będzie, mi się wydaje, że dobre, widzowie, i w środku tutaj oczywiście weźmy sobie, wszędzie powylewajmy wodę, okej, bo to musi być oczywiście TNT wodne, okej, zobaczcie, jak to wygląda, prześwietnie, okej. Z zewnątrz to wygląda, widzowie, dobrze. No co nie, no dobra, Pipek miał to lepiej zbudowane, ale nie mam pojęcia, jak on to zrobił, on jest chory. I dajmy tutaj, widzowie, napis TN, widzowie, T, dobra, co to jest, widzowie, to wygląda jak THT, ale mam nadzieję, że to przeczytam jako TNT. I co jest, widzowie, dostałem jakieś niebieskie TNT, czy to mi pomoże pozwolić pokonać Pipka? O, ja nie wierzę, dobra, to działa, widzowie, naprawdę zbudowałem takie TNT i je dostałem. To jest, widzowie, epickie. Dobra, wytestujemy je później na Pipku, widzowie, a my musimy jeszcze zbudować coś bardzo mocnego. Zbudujmy, widzowie, jakiś mega mocny czołg, tak, żeby oczywiście jeździł i żeby oczywiście strzelać w stronę Pipka. Nie, no, on na pewno nie wygra tej wojny. Mi się wydaje, że Pipek nie wpadł na pomysł czołgu. No, kto by wpadł normalny na pomysł czołgu? Tak więc, widzowie, tutaj teraz zbudujmy sobie gąsienicę tego czołgu, czyli tak, jak powinien on wyglądać, czym on się porusza. Dajmy z boku guziki, żeby to wyglądało oczywiście jak jego, no, takie koła, co nie? Tutaj zbudujmy sobie platformę czołgu, widzowie. Okej, to będzie naprawdę mocne. I w tym momencie, widzowie, zdajmy taką wielką lufę, gdzie oczywiście ten czołg będzie strzelał. Tutaj oczywiście zróbmy sobie jakieś wejście. O, właśnie, właśnie. Wejście jest bardzo ważne, więc oczywiście weźmy sobie klapy, tak, żeby tutaj oczywiście były wejścia różne, żeby oczywiście gra ogarnęła, że tutaj chodzi nam o wejścia, a o nic innego. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć w porządku. Nie wiem, czy taki czołg będzie, widzowie, dobry. Mam nadzieję, że tak. Czekajcie. Dajmy tutaj oczywiście jeszcze trochę dymu, że on tutaj oczywiście ma silnik. No i zobaczcie,
zobaczcie, jak to wygląda, widzowie. To jest naprawdę prawdziwy czołg. Teraz tylko, żeby on naprawdę się pojawił, to na to liczę. Widzowie, czy wy widzicie to samo, co ja? Patrzcie, dostałem czołg. Co to jest, widzowie? Jakieś takie dziwne napisy. Co to ma być? To jest prawdziwy czołg? Taki, widzowie. Ej, nie, czekajcie. Taki siłacz jak ja, ale... Ej, na ten czołg da się wejść. Czekajcie, czy tutaj są te klapy, które ja zbudowałem, w sensie? Czekaj. Tak jest, tu są klapy. Nie, nie gadaj, czekaj. Tu jest jedna klapa, tu druga. Tutaj chyba trzecia. Ej, tu jest zejście do tego czołgu. Czekaj, ja muszę tutaj wejść. Tu to jest silnik. What is this? Co to, widzowie, jest? Ej, tu jest prawdziwe centrum dowodzenia. Ej, jak to wygląda? Ja jestem w czołgu. Czekaj, bo mnie nie widać, widzowie. Ale czekajcie, patrzcie, siądźmy sobie tutaj i patrzcie. What? Można tym kierować. Widzicie, tu jest dym, leci normalnie z tego. Ej, widać mi głowę i mój miecz. Patrzcie, i mogę nawet celować. Czekaj, uwaga, namierzmy na przykład tego tutaj typka i może strzelby. Ja, widzowie, ale to jest mega. Dobra, okej, to się na pewno przyda. Czołg się na pewno przyda. Dobra, widzowie, mam jeszcze pomysł na jedną bardzo fajną rzecz. A mianowicie, widzowie, zbudujmy sobie, widzowie, taką oto pałeczkę w porządku. A na górze tego, widzowie, dajmy na przykład główkę szkieleta. Chciałbym, nie wiem, taką jakąś pałeczkę z główką szkieleta. Przepraszam, Widera, jak to wygląda? Co to, widzowie, jest? Dostałem, czy wy tu widzicie? Ej, to wygląda naprawdę epicko. Tylko czemu to się całe świeci? Ej, ha, co to, widzowie, jest? Czekajcie, czy to ma jakieś umiejętności? Czekajcie, spróbujmy sobie kliknąć. What? To wysyła, widzowie. Ja mogę tym kopać, co to, widzowie, jest w ogóle. Dobra, nie, to jest na pewno mega. To mi pomoże na pewno pokonać Pipka. Pipek nie ma szans, widzowie, przecież ja mam takie pomysły, że to jest, widzowie, epickie. Jestem ciekawy, czy mogę wykopać tym na przykład dziurę do samego dołu. Czekajcie, kopmy. A nie, widzowie, to kopię tylko ten, jak to się mówi, trawę, jak widzicie, dirta. A niżej to nie kopię chyba, z tego co widzę. A nie, kopię, patrzcie to. Tylko trzeba tak trochę więcej razy, patrzcie, jak to wygląda. Wow, jak to kopię, dobra, okej. To jest, widzowie, mega, mogę tym rozwalić Pipka, raz, dwa. Ale widzowie, zobaczmy jeszcze, co zrobił Pimpek takiego u siebie. Podglądnijmy go trochę i uwaga, widzowie, czekajcie, tutaj jest oczywiście ten blok. A co i co to? A patrzcie, on zbudował tutaj jakieś jajko? Co to jest? Czy to jest jajko Creepera? Co on trzyma w ręce? Dzięki temu jajku rozwalę Luczka. Jest to jajko zmutowanego Creepera. Co jest, widzowie, co on zrobił? Jajko zmutowanego Creepera? On sobie to zbudował? No nie, widzowie, to jest jakieś mocne. Dobra, okej, okay. Nasza walka będzie naprawdę zacięta. Nie, no dobra, widzowie, to będzie naprawdę mocne, ale wiecie co, szybko w takim bądź razie zróbmy minę na Creepera, tak? To będzie na pewno dobre. A tak, właściwie, widzowie, to minę na Creepera. I patrzcie, tutaj oczywiście będzie dynamit, który eksploduje i niech on będzie taki podwójny, widzowie. Tutaj na dole też i okej, okay, to jest naprawdę dynamit, taka bomba. I tutaj dajmy oczywiście taki jakby napis, gdzie będzie można wybierać sobie czas, co nie? Licznik i tak dalej. Nie, naprawdę, to wygląda jak prawdziwa bomba jakaś detonacyjna, co nie? I połóżmy na to, widzowie, jakieś cyferki, okej, ponieważ jak wiecie, bomby wybuchają i patrzcie, jak to wygląda. To wygląda jak naprawdę prawdziwa bomba. I co, widzowie, patrzcie, co trzymam w ręce. To jest prawdziwa mina. Okej, trochę inaczej to wygląda, ale uwaga, ja mogę sobie tutaj w środku ustalić jakieś różne rzeczy. O co chodzi? Czekaj, ej, halo? To pika, halo, nie, to pika, to chyba wybuchnie, okej, ale w sumie to będzie dobra, widzowie, mina na tego Creepera Pipka. Dobra, porozstawiajmy więcej tych min, widzowie, gdzieś w tym miejscu, tak, żeby Pimpek tutaj przy walce jego Creeper tutaj wdepnął. Mam nadzieję, że to aktywuje się, co nie? I dobra, widzowie, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na walkę z Pimpkiem. Pimpek, jesteś gotowy na walkę ostateczną? No jasne, że tak, ale zaraz, co ci się stało? Jak ty wyglądasz? No, zbudowałem się takiego wielkiego. No i co, widzisz, trzeba było pomyśleć, a ty zbudowałeś tylko klatę. Haha, jestem mądrzejszy, że tak powiem. Dobra, dobra, Pipek, to co? Bijemy się. Co? Czemu to? Aha, bo to tylko tak działa powoli. Ty jesteś taki mądry, chodź tutaj, ja mam bardzo dużo rzeczy. Na przykład, ała, taki miecz. Dawaj, ała, ten miecz, ha, nic mi nie robi. Moja tarcza, czemu ona się położyła? No nie, widzisz tą tarczę, ona jest bardzo mocna, dobra. A bum, dobra, dawaj go. Co, TNT? Co ty robisz takiego? Pękło ci, pękło. Spamowe TNT, ono rozwali twoją tarczę. Co jest grane? Dobra, bijecie. Ej, czemu ty nie umierasz na raz? Co ty sobie dałeś? Narysowałeś coś, czego nie wiem? Dobra, uwaga, wybucham TNT. Znaczy, Boże, jak to się mówi? Bombę. To jest bomba, specjalna bomba. Puf. Dawaj, puf. O nie. A teraz pokażę ci moją specjalną broń. Patrz na to. Co to jest? To jest jakiś creeper. O nie, moje miny. Dobra, one muszą zadziałać. Szybko. Włączam je. Detonate. Szybko, muszę go tutaj wprowadzić. Dawaj go. Uwaga i...
Bum! Pięknie! Dostał! I uwaga, cię on umarł! Nie, on dalej żyje! Co ty żeś zbudował za tego? Za creepera! Dobra, nie pipek, to jest serio mocne, dobra, ale muszę cię pokonać, tak czy siak! Dobra, pokój. O, co ty zrobiłeś? Ej, nie wierzę, to jest za serio mocne! Co to jest? Pipek! Pomocy! Pięknie rozwali, haha! Nie, nie, dlaczego? Co ty robisz? Ej, mam mało życia! O nie! Deadwell!